Koncerty tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaudium Mater usłyszymy w Częstochowie i w Wieluniu. W tym roku niestety nie udało nam się uzyskać dofinansowania z grantu z Ministerstwa Kultury, ale postanowiliśmy i tak ten festiwal kontynuować, pomimo tego, że były bardzo duże trudności. Inauguracja 9 września o godzinie 18, oczywiście w Bazylice Jasnogórskiej. Na koncercie inauguracyjnym, bo to będzie Jasnogórska Szkoła Choralna i będzie to jubileusz również jej działalności. I zawsze te koncerty, które są na rozpoczęciu i na zakończeniu, to są najlepsze i mam nadzieję, że one sprawią wiele radości. Warto przypomnieć, dzięki komu będzie radość słuchania muzyki sakralnej. Ten festiwal ma na celu połączyć i tym znakiem takim połączenia jest właśnie kultura, którą staramy się robić w tym przypadku ze Stowarzyszeniem Kapelą Jasnogórską, z Kurią, z miastem Częstochowa, które jesteśmy jakby z organizatorem naszego ośrodka, również przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, no i również Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. Także wiele osób jest zaangażowanych w ten festiwal. Co ważne, wszystkie koncerty są bezpłatne.